Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiamy bardzo interesującą fotografię Edwarda Hartwiga zatytułowaną Felix Parnell z żoną. Edward Hartwig, autor tej fotografii, urodził się 6 września 1909 roku w Moskwie. Zmarł zaś 28 października 2003 roku w Warszawie. Wywarł duży wpływ na rozwój polskiej fotografii, szczególnie w latach 60. i 70. Jego ojciec był także z zawodu fotografem. W 1925 roku młody Edward Hartwig sam zajął się fotografowaniem. Z tego właśnie okresu, z 1928 roku, pochodzi prezentowane dzisiaj zdjęcie. Przedstawia Felixa Parnella, którego 40. rocznica śmierci przypada właśnie w tym roku. Ten tancerz i choreograf występował przez 40 lat na scenach teatrów w Polsce i Europie. Do 1939 roku występował w wielu warszawskich teatrach, scenach baletowych i kabaretowych. Był choreografem i solistą Teatru Wielkiego. Występował też w Teatrze Polskim i Teatrze imienia Bogusławskiego. Założył też balet Parnella, własny zespół taneczny, z którym z wielkim powodzeniem występował w całej Europie. Po wojnie nadal pozostał aktywny, ale w coraz większym stopniu zajmował się choreografią. Pracował w operach we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i szczególnie długo w Łodzi. Nasza fotografia niewątpliwie jest przykładem immanentnej tęsknoty twórców fotografii, aby uchwycić ruch i jego istotę. Piękna, dynamiczna fotografia. I jeszcze o Hartwigu. W latach 30. rozpoczął on studia w Wiedniu u znanych fotografów Rudolfa Kopica i Hansa Daimlera. Jego styl kształtował się pod wpływem twórczości Jana Buchaka i innych twórców z kręgu fotoklubu wileńskiego. W latach 1944-46 przebywał w łagrze w Związku Radzieckim. Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie. Był jednym z założycieli Polskiego Związku Artystów Fotografików w 1946 roku. W 1958 roku opublikowano jego słynny album Fotografik, który określił styl Hartwiga jako wybitnego estety o tradycji malarskiej, a jednocześnie twórcy grafizującego. Dużym wydarzeniem w fotografii polskiej były też jego kulisy teatru, temat, któremu, jak widać, Hartwig pozostał wierny. Wreszcie wariacje fotograficzne z 1978 roku oraz wierzby z 1989. Bardzo to efektowna fotografia. Zapraszamy na stronę www.artikus.pl do działów fotografia, stare fotografie, fotografia artystyczna oraz balet i taniec.